Witamy Was bardzo serdecznie z tej strony Duet Rock'n'Rojo i spotykamy się ponownie w materiałach, które są poświęcone nadciągającej grze Guild Wars 2. A dzisiaj porozmawiamy sobie o enigmatycznych CPC. Jak myślisz, o czym mowa, drogi Roki, po drugiej stronie? Nie mam pojęcia, bo byłem zajęty wygłupami zamiast słuchać, co mówisz. Nie. Ty wygłupami! Ciekawe. Od czasu muszę sobie pozwolić. Cross Profession Combos pewnie masz na myśli. Dokładnie tak, czyli o systemie międzyklasowych ataków specjalnych, jakie można, jak sama nazwa wskazuje, crossować, grając z kimś innym, czyli kolejny bardzo fajny taki akcent integracyjny, który powiedzmy promuje właśnie tą integrację, co się bardzo fajnie łączy z tym moim mottem, że gry łączą, a nie dzielą. Jeszcze tak przed tobą, twoim mottem również. I miło po prostu widzieć tego typu krok ze strony twórców, nieprawdaż? Jak najbardziej. Wiesz co, zanim przejdziemy do szczegółów, bo jest ich troszeczkę, chociaż nie jakoś tak strasznie dużo, także nie obawiajcie się, sięgniemy trochę do przeszłości, bo ten system cross-profession combos odrobinkę się zmienił. Ty pisałeś, wydaje się, w zeszłym roku, to już było w zeszłym roku? No, na pewno było w zeszłym roku. Stycznia zeszłego roku. No, czyli prawie ponad rok temu, tak, ponad rok temu. Mm-hmm. Pisałeś o tym artykuł, on był wtedy fantastyczny, ale od tego czasu co nieco się zmieniło, ale i tak, jeżeli chcecie sobie zajrzeć do tego, no to podrzucimy linki w opisie. Mm-hmm. Właściwie to podrzucimy linki do Guild Wars 2 fanblog, ponieważ tamten artykuł też gdzieś jest opublikowany. Dokładnie. Zresztą wrzucimy wszystkie linki, jakie tylko byście chcieli. Dokładnie. I teraz a propos tego, na czym polega ten system i jak on dokładnie wygląda? Chcesz tak opisać to z grubsza? Tak delikatnie zaanonsować, a potem damy, wiesz, puścimy wodze wyobraźni dotyczącą, powiedzmy, w aranżacji tego typu akcji ze strony naszych postaci, którymi będziemy grać w tej grze. Ło, to jak my puścimy wodze wyobraźni, to czeka was długie posiedzenie. Tak, to myślę, że nie będzie takich ataków specjalnych, jakich są. Kochani, to wygląda tak, że każda profesja dysponować będzie ogromnym zestawem rozmaitych ataków specjalnych, dodatkowo rozbudowanych przez aktualnie wykorzystywane, dzierżone uzbrojenie. I system CPC, czyli Cross Profession Combos, tak sobie będzie po prostu CPC mówić, żeby tego całego nie wymawiać, to jest połączenie dwóch lub większej ilości ataków specjalnych, który daje jeden wspólny atak specjalny. Także już teraz widzicie troszeczkę, myślę, że z mojej strony ta idea współpracy, kooperacji, integracji została nakreślona. Czyli prosty przykład. Ktoś rzuca, i myślę, że to się nie zmieniło, nie zdewaluowało, najwyżej mnie popraw rok. Podam ogólny przykład. Elementalista rzuca jakiś atak obszarowy, załóżmy Ring of Fire albo cokolwiek, coś, co płonie. I na przykład Ranger przepuszcza przez to pole swoją strzałę, która leci w kierunku celowanego oponenta. W tym momencie ta strzała, przelatując przez ten krąg, nabiera dodatkowych obrażeń od ognia. Także to taki najprostszy przykład, ale z tego, co wiem, z tego, co mam nadzieję, będzie o wiele więcej bardziej rozmaitych i efektownych kombosów tego typu. Tu zgadzam się jak najbardziej. Dobrze, żeś to wszystko fajnie opisał. Ten system, który pierwotnie kiedyś tam, żeśmy kiedyś o tym rozmawiali, być może nawet. No palicho, nieważne to jest teraz. On uległ pewnym uproszczeniom. Kiedyś był dużo bardziej skomplikowany, pozwalał na znacznie poważniejsze kombosy. Teraz to wygląda w ten sposób, że każda klasa ma możliwość stworzenia czegoś w rodzaju pola, ataku obszarowego, czy takiego obszaru. I teraz każda inna klasa, która w obrębie tego obszaru wykona jakiś atak specjalny, w połączeniu z tym polem, na jakim się znajduje, da dodatkowe efekty. I teraz każda klasa, dobrze mówię, na razie nie uciekłem za bardzo. Nie, każda klasa ma taką możliwość, no tak, żadna nie jest, powiedzmy, odosobniona w tym aspekcie. No i to jest, i to są różne pola typu shadow, czyli magia cienia, ogień, woda, co tam sobie wymarzycie. Mhm. I teraz w zależności od tego, każda klasa oprócz tych obszarów ma też różne ataki. I teraz łącząc te ataki z polem, na jakim się znajdują, uzyskują dodatkowe efekty.
Także wojownik, na przykład atakując ze strefy cienia lub atakując ze strefy ognia, uzyska inne rezultaty. Mhm. Tego typu połączenie. Co jest w tym fantastycznego? To, co Rojo wspomniał na początku, że oprócz tego, że mamy typową współpracę dwóch osób, załóżmy, które świetnie się bawią na polu walki, atakując wroga na przykład z jednej strony, z drugiej, to co my z Rojem często robimy w naszych gameplayach, że na przykład odwracamy przeciwnika, jeden z nas tłucze go z tyłu, to zdaje się Call of Duty. I proszę was, wybaczcie, nie popuszczajcie wodzy fantazji. Ja już to zrobiłem, mówię. Dlatego nie możemy tego wymagać od widzów, wiesz. No, i oprócz takich standardowych rozgrywek w MMO, które są normalnie, czyli skupianie na sobie ataku wroga, potem drugi, nasz partner atakuje go znienacka, czy coś takiego. Flankowanie, dochodzą do tego, tak, dochodzą jeszcze do tego właśnie te dodatkowe połączenia naszych umiejętności. Bardzo interesujący system. No to tyle chyba z kwestii technicznych, prawda? Dokładnie tak. Fajnie to, powiedzmy, rozbudowałeś tą moją wypowiedź. Na szczęście z tego, co słyszę z twoich złotych ust. Dobra, skończmy już, kurna, po skojarzeniami. Wynika z tego, że tego typu kooperacja może zaowocować uatrakcyjnienie samej walki, samej rozgrywki, żywotności gry, integracji, może niekoniecznie z obcymi osobami, ale przynajmniej z tymi, których znamy. I zarówno my ze sobą będziemy robić takie wykrzyżowanie pałek, jak i w... Błagam cię! No cross pro... A, no, no. No będziemy łączyć nasze... Miecze! Będziemy... O Boże. Będzie... Dobra, nieważne, po prostu będziemy się dobrze wspólnie bawić i będziemy myśleć Nie. Tego się nie da powiedzieć. Tego się nie da powiedzieć, dobrze. Będziemy dobrze współpracować. I myślę, że nie tylko między sobą, ale też z wami. Słuchajcie, tu jest oprócz tego systemu, który fantastycznie będzie działał przy dwóch osobach, wyobraźcie sobie na przykład instancję, gdzie jest kilka osób w grupie i jakby rzucając obszar na miejsce, z którego atakują nasi koledzy, dodajemy im dodatkowe efekty do ich zaklęć, do ich zdolności. Wykorzystywanie tych miejsc, wykorzystywanie wszelkich na przykład układów terenu. Wiecie, że walka w Guild Wars 2 jest dynamiczna, czyli cały czas się przemieszczamy. Odpowiednie rozłożenie tych miejsc, z których możemy uzyskiwać dodatkowe efekty, też będzie miało duże znaczenie. I wiesz co? Tak sobie myślę, że oprócz tego cross-profession combos, moglibyśmy jeszcze, bo właśnie, jak już mówiłem wcześniej, z tych kwestii technicznych, to żeśmy powiedzieli chyba praktycznie wszystko, bo tu jeszcze dużo się będzie zmieniało, trudno powiedzieć, jak w ostatecznej wersji to będzie wyglądało. Może powiemy co nieco o dynamice walki w Guild Wars 2. Więc tak, no to jest oczywiście, to jest myślę, że bardzo fajne rozbudowanie tematu dzisiejszych wspólnych rozważań. Jest to jak najbardziej uzasadniony, może niekoniecznie spin-off, ale rozbudowa. Wiadomo, tu jest, powiedzmy, rezygnacja z pewną surową, skostniałą, drewnianą stagnacją, tak? Jest to wszystko uległo pewnej dynamice, zręcznościowości, jeśli chodzi o właśnie uniki, przemieszczanie się. Z tego, co się dowiedziałem z osób, które miały już przyjemność grać w betę, to powiedzmy nawet nie jest proponowany, tylko wymuszany właśnie taki styl grycia, by nie pozostawać w miejscu, żeby starać się być cały czas w ruchu. I to nawet nie chodzi o uniki, ale o wyprowadzanie różnych ataków, które właśnie wymagają pewnej zręczności na polu walki. No właśnie. I teraz ja trochę chciałbym to zestawić ze swoją wiedzą na temat klasycznych gier MMO. Zresztą pewnie wiele osób, które nas ogląda, też tą wiedzę posiadają, ale nie zaszkodzi, jeżeli coś nieco na ten temat pogadam. Tymczasowe gry MMO zakładają bardzo statyczny sposób walki. W mniejszym lub większym stopniu stajemy naprzeciwko przeciwnika i tłuczemy go, wymieniając poszczególne umiejętności. To, co w Guild Wars 2 jest charakterystyczne, to jakby połączenie tej dynamiki, to wąski pasek z umiejętnościami. Wiele osób zadaje sobie pytanie: kurczę pieczone, to jest gra MMO, gdzie jest moje 50 umiejętności, gdzie są moje szalone, wiesz, regenerujące się okienka, nie? No właśnie, no. Paszowanie przycisków od 1 do 0, patrząc się na klawiaturę, a nie w ekran. Gdzie ten fan? No. I jakby... To tylko tak delikatnie zahaczając o ten pasek, to ten pasek będzie się zmieniał w zależności od tego, jakiej będziemy używali broni. Dobrze mówię, prawda? Najbardziej, Ptysiu Mysiu. Zatem...
jakby być może mamy na pierwszy rzut oka niewiele umiejętności, ale po drugie one są płynne, a po trzecie ich użycie jest wzbogacane przez to, że cały czas musimy się poruszać po polu walki. W normalnych warunkach nie mielibyśmy szansy skupić się na wybieraniu spośród 50 umiejętności, bo musielibyśmy tak dużo ruchów wykonywać po polu walki. To jest fantastyczne połączenie. To, co kiedyś sprowadzało się do takiej, do kolosalnego opanowania klawiatury, umiejętności na klawiaturze, teraz zostało z jednej strony uproszczone do niewielkiej liczby umiejętności, ale z drugiej strony rozszerzone o tą dynamikę, o ten ciągły ruch na polu walki. Tak ja to widzę. Bardzo dobrze to widzisz, mało tego, ja dostrzegam w tym jeszcze inny walor tej gry, mianowicie wyciągnięcie ręki w stronę nowicjuszy, gdzie powiedzmy ta gra nie przeraża. Ta gra nie przeraża w odbiorze ze względu na to, co wcześniej opisałeś. Mnie to zawsze tak przerażało, gdzie w interfejs jest po prostu, nie bójmy się tego słowa i nazywajmy rzeczy po imieniu, nasrany tym wszystkim. Nasrany tym wszystkim i przypomina to, powiedzmy, wiesz, gamingowego Excela, nie? No. I powiedzmy taka rezygnacja z pewnej matematyczności grania w RPG na korzyść pierwotnego, czystego fanu, gdzie nasza percepcja nie jest, powiedzmy, rozproszona jakimiś okienkami i tak dalej. My dalej mamy te 3000 okienek, tylko one są pogrupowane w sposób negatywnie nieingerujący w przekaz. I po prostu wybieramy sobie te adekwatne, najważniejsze chwili. Mało tego, to też pozwoli nacieszyć się konkretnymi umiejętnościami na maksa. Wiesz, że nie będzie tak, że tu może fajny, ale go przegapiłem, ten raczej słaby. Wiesz, o co chodzi, po prostu będzie większe przywiązanie do rozwoju naszej postaci, bo ja zawsze wolałem iść na jakość, a nie na ilość pod tym względem, co nie zmienia faktu, że tutaj dalej ta ilość jest zachowana, a powiedzmy jest bardziej wyodrębniona ta kwestia jakości. Bardzo dobre zagranie, bardzo, jak się to mówi, convenient dla samego gamera, który niekoniecznie musi być nowicjuszem, może być weteranem, albo zwalistym drwalem po drugiej stronie mikrofonu. Albo może być po prostu takim nowicjuszem, lejkiem, jeśli chodzi o MMO, jak na przykład ja. Wiesz co? Jeszcze jakby wzbogacając, nie wszedłem ci w słowo czasem? Nie. Znaczy troszkę ci wszedłem. Idealnie wybrałeś moment, kiedy skończyłem. No to świetnie, to się cieszę niezmiernie. Wiecie co? Z reguły w grach MMO jest tak, że jeżeli wybierzemy jakąś postać, zdecydujemy się na jakąś ścieżkę konkretną rozwoju, to styl naszej gry jest zawsze bardzo podobny do drugiej osoby, która wybrała dokładnie te same ścieżki. Ten system, który jest zastosowany w Guild Wars 2, daje szansę. Nie mówię, że tak się na pewno stanie, ale daje szansę na wykorzystanie tych samych umiejętności w trochę inny sposób, w zależności od tego, czy ktoś bardziej będzie stawiał na użycie umiejętności te, które posiadł na pasku narzędzi, czy ktoś będzie bardziej stawiał na to, jak sprawnie i szybko będzie się poruszał po polu walki. Jakby połączenie tych dwóch rzeczy da pewnie profesjonalnego gracza, ale jakby cały czas się zastanawiam, czy będą gracze, którzy bardziej będą stawiali na dynamikę i oni będą kontra ci, którzy będą bardziej stawiali na bardzo precyzyjne użycie umiejętności. Wiesz, czy pojawi się jakieś rozwarstwienie między stylem gry? Mi się wydaje, że coś takiego będzie determinowane przez konkretne klasy. Aha, to też prawda. Wiesz, to mi się wydaje, że Hunter, Warrior i na przykład Thief będą bardziej dynamiczni niż na przykład Inżynier, prawda, czy Elementalista. Bo wiadomo. Chociaż o inżynierze też się mówi, że on ma też mnóstwo takich umiejętności, jakieś odskoki, doskoki. Tak, no widzisz, to gdybanie na razie z naszej strony, to nie zmienia faktu, że to jest jeden z wielu, powiedzmy, takich argumentów, asów w rękawie twórców właśnie Guild Wars 2, odważnych, bo ludzie nie lubią zmian. To, o tym mówiliśmy chociażby przy okazji zmiany layoutu YouTube'a. Ale nie ma rady, żeby pokonać giganta, jakim jest WoW, trzeba drastycznych środków. I koniec. Tylko że mi się wydaje, że twórcy Guild Wars 2 nie tyle chcą zniszczyć WoWa, co generalnie zrewolucjonizować całe środowisko gier MMO. Tak, oni mają wyższy cel, wiesz. I to mi się podoba, że tu nie ma, wiesz, przepychanki wojny, tak? Tylko jest jakby taka akcja ukierunkowana na jakby, wiesz, greater good po prostu całego community MMO. Jak ilekroć pojawiają się informacje na temat Guild Wars 2, to mi zawsze do głowy przychodzi jedna myśl. Innowacyjność.
I to jest wielki plus tej gry. To, że deweloperzy nie chcą rozwijać wypróbowanych pomysłów, ale chcą zaproponować coś nowego. I do tego, ze wszystkich informacji, jakie do tej pory żeśmy dostawali, to ma szansę to zadziałać. Ma szansę naprawdę coś zmienić na tym rynku. I fantastycznie, że taką ścieżkę obrali. Wiesz co, ryzyk fizyk, prawda? Jeśli nie zaryzykujesz, to raczej, wiesz, nic nie osiągniesz. I ja trzymam za nich kciuki. Ja będę starał się wesprzeć tą grę, to community i wszystko, co będzie wokół niej, powiedzmy, zgrupowane, by pomóc im w odniesieniu do sukcesu, bo myślę, że oni jak najbardziej na to zasługują. Dodatkowym jest plusem artystyczna, bajkowa, przepiękna wprawa audiowizualna, ale myślę, że to już temat na inne rozważania. Tak jest, chyba tak, także zostawimy was w tym miejscu. Jeszcze jest mnóstwo tematów, o jakich będziemy gadać odnośnie gry. Mamy czas, przynajmniej tego oczywiście. Czasu jak najmniej. Dobrze. I tego czasu jak najmniej, żeby premiera była jak najszybciej. A, tak jest. Zatem pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, kochani. I Rok, wybacz za te wstawki seksualne, ale tak to jest, jak się debila zaprasza do programu. Dziękuję wam serdecznie. Bam! Headshot, kochani. Bye. We follow their path to glory. If you are bold enough, your legend will live forever.